Dzień dobry, dzisiaj zagramy w chowanego. Mam ze sobą 10 stówek w portfelu, 10 tigerków w plecaku. Co 5 minut zostawiam ze sobą tigerka, żeby mogli mnie znaleźć i stówkę chowam do kieszeni. Kto mnie znajdzie, zabiera wszystko, co zostało. Zapraszamy! Się spokojnie, masz czas! Ja zapierdziela! On się zmęczy, on stary jest. I tam chodźcie ze mną, pokażę wam moje sekretne taktyki. Będę za 10 minut muszę zostawić pierwszego tigerka, ale będę też robił coś takiego, że na ziemi zrobię z patyków strzałkę. Stoję i są 4 kalorie normalnie już od stania samego. Więc oni wtedy pomyślą, że strzałka wskazuje tak naprawdę miejsce, gdzie ja nie poszedłem. I pójdą w prawo, a my wszyscy pójdziemy w lewo i nigdy nas nie znajdą. Taki jest plan. Jak wypali, to nie wiem, bo minęła minuta i mam zadyszkę. I dron właśnie przywalił w tego, w liście. Ajaja. Ale tnie. O nie. Ja mam taktykę. Sprzęt, technicznie przygotowałem się. Lornetka! Lornetka zabrała! Nie oszukujmy się, oni siedzą i grają przed kompem, więc będzie ciężko, nie? Trzeba się rozgrzać. 28 kalorii, 3 minuty dopiero stoimy. To no na Kezmana trzeba uważać, no. Nie oszukujmy się, pozostałe trójki się nie boję, nie? Jak ja namawiam ich na spacer, to nie, kilometr za daleko. Ale na początku najważniejsze, dzida po pierwszego tigera, bo na pewno pierwszy tiger będzie na drużce. Wszystko się może zdarzyć, gdy głowa pełna marzeń, nie? Nagrywam dzisiaj poradnik. A, dzisiaj poradnik. Jak wygrać pieniądze, jak żeby nie wygrali inni, czyli poradnik dla Polaka. Odgram cię, wiesz o tym. Minuta 15. O! Pytanie, czy tu pierwszego tigera nie zostawić? Minuta! Minuta! Mamma mia! To może tu zostawię. Ale nie tak tam na przykład, przy tym. To tak, żeby... Wie, żeby nie było, że od razu zobaczy. Ale żeby no, mogli wiedzieć gdzie, nie? Dobra. To myślę, że jak staną na rozdrożu, to będą się rozglądać, bo pomyślą, że mogę tu zostawić tigera, żeby nie byli całkowicie zgubieni, nie? Ile jeszcze? Dajesz mu przewagę! Dobra, uwaga, moi drodzy. Dobra, zaczynamy 5 przed? Tak. Nie, koniec, stop. Tak, lecimy, tak. Halo, lecimy, dobra. Dobra, to nie miało tak wyglądać! Trochę szybciej idźmy. No nie biegnijcie! Ej, to jest sprawiedliwe! A, czapka! To chłopki małe! Kezman nas nagnie. Ja nie wiem, biegnę w głąb. Kezman, wracaj tu! Telefon pierwszy zgubiony. Psychicznie ich zdominowaliśmy. Na to się nie pisałem. Pierwszy jest Kezman, potem Karolina i to największe spocuchy. Minuta biegu i się zmęczyłam. Dobra, chodźmy troszkę szybciej, bo już czuję... Tutek! ...silniejszy wiatr. Nie wiem, czy to nie jest Kezman biegnący, nie? Nauczę cię w TFT grać! Challengera wbijesz! Ale ptaszki ćwierkają. Fajne, fajne. Mówisz? No. Ale mówił, że będzie szedł 10 minut. Prosto chyba. No nie, to bez sensu, żeby szedł 10 minut prosto. Ej, ty jecha wkręcasz. Kilka kleszy już miałem, jednego nazywałem Hierolim, drugiego Genovefa. A to jest takie, widzisz, wejście? No dobra, niech ci wejdzie. Ej, bo Shini się nam zgubiła. Ej, Shini nam się zgubiła z Kamilem. Jest większa szansa, że znajdą nas na początku, jeśli ktoś przytryharduje, niż potem. Myślisz, że tutaj wtedy by szedł? No. Lekki truchcik do karu. Ty, ale to jest taka adrenalinka, nie? Że ktoś cię goni. Wymień sąsiadów Polski. No, dawaj, dawaj. Dobra. Może będą musieli googlować, nie? No za ty pomysł, Kamil. Karolina! Masz? Nie, a ty? Zgadnij! I zostawiamy najpierw tigerka. Tu przy drzewie. Hop. Ej, zmęczyłam się. I robimy strzałkę. Proszę bardzo. Ej, 18 kalorii spaliliśmy. Kespa, nie biegnij, ja miałam czwórkę z WF-u. Przekonała, kreweciarz Hiro. Mi się wydaje, że Tutkowi by się tak za bardzo nie chciało chodzić, tak szczerze. Dobra, myślę, że tam będzie można susa zrobić w lewo, nie? Oj, Butek mi się rozwiązał. Nie, on tak daleko by pierwszego tigera położył? Jeszcze Tutek mi zabrał scyzoryk, mój jedyny scyzoryk na grzyby. Ja przynajmniej grzyby pozbieram. A tak, to naszym golem jest znalezienie jednego starego grzyba. Idzie tu prosto i z rozgałęzienia. I mi się do tego rozgałęzienia jest potem. Rozwidlenie dróg.
Prawo czy lewo? Chyba prawo, tak bardziej. Tragedia. Teraz podbiegnę, póki Karolina nie widzi. Na razie nudy. Shini idzie sobie, Kamil, czy nasz operator, więc ma opiekuna. Ha, to ty fajny widok. O kur... Rzeczka. Ty, bo mi kezban uciekł! Ty, ja stówki sobie nie wziąłem. O nie. Prawa czy lewa? Czemu ja się nie rozglądam? O, ja pójdę w lewo chyba. O, ja nie wiem. W sumie jakbyśmy teraz poszli szybko, oni by nas nie znaleźli. Ja wyczułam lewą. Idę za perfumem Tutka. Myślałam, że tak będzie sobie jakieś, wiecie, symbole, właśnie lewo, prawo, ale tu nic nie ma. No ja idę dalej. Nie no, musiał gdzieś już to zostawić. Teraz było pierwsze rozwidlenie, a tej Gierki nie było widać. Kara poszła łatwiejszą ścieżką. Ta wygląda fajniej. Może mogę tu zostawić, nie? Myślisz, że Tutek by tak pomyślał? I tam bym poszedł po prostu. Żeby główną drogą, żeby mieli szansę. Aby jesteśmy w ciemnej dupie. Tutek, widzę cię, stój! Bo w jasnej się dupie mówi? Najgorsze, że nic do picia nie mam, bo mi plecak zabrał. Muszę tego Tegera od pierwszego znaleźć. Uuu, ptaszek. Okej, zgubiliśmy się. Może powinien zostać ornitologiem? Tak walić ten cały projekt tutaj, to bractwo jakieś? Nie wydaje, że w lewo, ale na razie możemy iść dalej do rozgałęzienia. Bo plan był taki, że Tutek idzie prosto. Nie, bo oni polecieli. My wychodzimy za nim, jednakże on miał w końcu zboczyć ze ścieżki. Ale ładny ten las. Najwyraźniej słabo mu to wyszło. No i gdzie mam iść? Tam? Czy tam? Jestem gdzieś w dziczy. Może jakieś grzybki znajdziemy? Jak tutaj nie ma żadnego Tigera na rozwidleniu i nie wiadomo gdzie iść, chyba trzeba się cofnąć. Dobra, ej, widzę Kezmana, widzę Kezmana. Sarko! Co? Miałeś jakiegoś Tigera? Nie. Takie ptaszki. Kamil, mi się wydaje, że coś jest nie tak. Ty, to pewnie na pierwszym rozwidleniu był pewnie Tiger. Obawiam się, że zaszłam tak daleko, że i tak mnie nie usłyszą. Ja bym tam poszła. Dam ci buziaka w glace, jak się pokażesz. Żadnych Tigerków nie ma. Może się pogodzić z tym, że przegrałam? Bo dzisiaj robimy jednak, nie robimy Chowanego, robimy tutaj konkurs dla Wardęgi. Jeżeli potem zobaczy na montażu, że... że na przykład montażysta mi wytchnie, gdzie był Tiger. Dzisiaj porozmawiamy o najnowszym filmie Konopskiego. Napisz jakąś prowokacyjną wiadomość na grupę, na przykład widzę cię. Kurde, jakieś drzewa są, czekajcie. A jakie grzyby, to są te! Przynajmniej formę zrobię, jak nie wygram to. O, jaki krabek mały! Patrz, jaki śmieszny krab. O, taki niebieski, widzicie? Jak im uciekniemy, to na koniec sobie chociaż Tigerkę spijemy. Mi się wydaje, że tutaj gdzieś może być Tiger schowany. Żeby pójść dalej, zrób 10 przysiadów. Może być? I co, tu zostawimy, że ten, że nie skręciliśmy w prawo, tak? Tak, tak. Słyszałam złamaną łagąskę. Łagąskę? Kogoś tam słyszałem? Tiger! Czy to nie Tiger? O! Dobra. W sumie śmiesznie, jakbym go znalazł bez ani jednego Tigera. No, żeby iść dalej, 130 sekund na jednej nodze. Jakbym gdzieś szedł i patrzę, tu łysa pała. I mogę, może zacznę krzyczeć. Ale ładnie tu jest. Dla mnie. 13, 14. Chyba, gdy jak wtedy powinniśmy skręcić albo lewo, albo prawo i wybrałam lewo, to powinnam wybrać prawo. 28, 29, 30. Nice, można się napić. Nie, to drzewo. Tigerki powinny być gdzieś na widoku. Ja już tyle łażę i tu nic nie ma. W końcu mam coś do picia. Ograłem oponentów, bo pobiegłem do przodu, nie założyli, że tutaj był Tiger. Nic mi chodzi po twarzy? A ograłem to tak, że pomyślałem, że nie mogłem tyle rozwidleń dróg bez Tigera znaleźć. Jest! Lewo! Prawo! Teraz kodzie śmierć. Tu idzie co? Skoro! Nie zgubiłam się! Jest! Jest Tiger! Co tu jest? Następne 10 kroków na jednej nodze. Dobra. Na rozdroju? Rozstaju dróg. Rozstaju dróg. To zostawiamy tu Tigera, tak? 7, 8, 9, 10. Okej, dobra. Dobra. Uciekamy. Widział nas. O, szkoda. Sarko! On już nas widział. Karo! Ej, chyba coś jest nie tak.
Halo? Halo, dzień dobry. Czy znalazłeś jakiegoś tigera, jakiegokolwiek? A co? Bo jestem w środku dupy i nie wiem, co się dzieje. Lol, widzę was. 8 minut temu. Aha, a może bejtował? Myślałem, żeby wrócić na główną drogę. No nie, sześć. Ej, no chciałam tigerkę się napić. Tutek! Podzielimy się! Widzę Kazmana! O, siema! Siema! Mam tigera! O, dobra, ej, on ma tigera też. O, drugi! Ale mchu! Żeby pójść dalej, wymień sąsiadów Polski. No i to jest pytanie dla mnie. To tak, zaczynamy od moich stron. Białoruś, Rosja, Litwa, Ukraina, to cztery, Czechy, Słowacja, Niemcy. Nie, no coś jest na pewno nie tak. Nie, bud mi się roz... No nie, widzowie. Ty, kto jest idzie przede mną? Mam nadzieję, że dzika nie spotkam. Ej, mogę do kogoś zadzwonić? Patrzcie, co ja dla was robię tutaj. Mów mu, że dzik nas goni. Że spotkałeś dzika. Do tutka? No, że spotkałeś dzika. Czekaj, muszę udawać, że biegnę, dobra? Przepraszam, mam pytanie. Widzieli może państwo łysego? Kogoś? Znaczy, nie dzisiaj. Nie dzisiaj? Dobra, bo ja go szukam, pieniądze mam, mówię. O! Co? Ale urocze jeziorko! Mogę się tutaj rozbić. Oglądałam Tarzana. I gdzie teraz? Dzień dobry, przepraszam państwa. Nie widzieliśmy łysego. Łysego? Nie widzieliśmy. A kogoś z kamerką? Gościu z puszką idzie na prawo. Jak sobie dobra! Dziękuję ślicznie! Dobra, na prawo, już mamy Kazmana w takim razie. Dobra, bo powinniśmy ten, przede wszystkim stówkę dla mnie, ale druga kwestia, zostawić tigera. To wracamy do drogi, zostawić tigera. Odbierz ktoś. Zajęty. Jak k***a zajęty? Ciekawie jak Shini idzie. Dobra, teraz do Kazmana. Halo? Kazman, gdzie jesteś? W lesie. Goni nas dzik! Co was goni? Dzik, to tak nie umiera! Dzik? A ty sama jesteś? Zgubiłam Kamilę! Stój w miejscu, wyślij mi swoją lokalizację. Dobra. Dobra, idę cię szukać. Pa! Pa! Czyli się zgubiła. Ja p***. No i podobno ją dzik goni. Ja p***. Cofnij się 15 kroków. Nie przemień, spokojnie, co się dzieje? Dzidzia. O, Szyni dzwoniła. Mam cztery przejścia. Mogę albo wrócić, albo iść tam, albo tam, albo tam. No trzeba pomóc, tak? Pieniędzmi, ile pieniędzy jest to najważniejsze. Najwyżej inni zarobią. O, Szyni dzwoniła. Nie przejmuj się, mała. Dzień dobry, przepraszam, czy widzieli państwo może ludzików z takimi? Jeden z puszką, drugi bez puszki i cię. A z puszką? A z puszką gdzie był? Był pierwszy, a potem za nim taki z brodą czarny. A. Dobra. Prosto i jak będzie ścieżka, to w prawo. O, dziękujemy. Musisz go wkręcać, od Karoliny, ja odbieram od niej teraz, pa. Nie odbieram. A, powiem jej, że dzik nas gonił. Ej, dzik nas gonił, rozumiesz to? Dzik was gonił? No! Ale kurde, jak zadzwoniła do mnie zapłakana. Ba, 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 ba. Biedna Szyni się zgubiła. Jak ktoś nie ma orientacji w terenie, to w sumie się nie dziwię. Kazman! Znalazłam Kamilę. A to nie Kazman. A to Kazman. Cześć! Cześć! Co tam? Nie, podobno Kamila zgubiłaś. No, znalazłam. Nie, no ja uwierzyłem, że ty przerażona jesteś, że zagubiona. Kazman! Zgubiłem się! Robimy coś takiego, żeby było widoczne tu. Żeby pójść dalej, trzeba rozwiązać zagadkę. Krowa stała na granicy czesko-francuskiej. Do którego państwa należy krowa? Ty, no nie wiem. Już czułem tutka. I naprawdę poszedłeś do mnie, żeby mnie zna... Przepraszam. Chodź, bo wiem, mam podpowiedź od nich. Czy ja cię słyszę? Słyszałam stary, zachrypnięty głos. A właśnie tego szukamy. Wiesz, czego nie zrobiłem? Wiecie, czego nie zrobiłem? Nie schowałem stówki. Więc może być tak, że Szyni gdzieś się zgubiła na początku. Karo zjadły dziki, albo jakiś niedźwiedź. No a Kazman biegnie do przodu, po wygraną. Pójdziemy tutaj i jest takie wydeptane coś. Pójdziemy tędy. Kazman napisał, że ma dwa i idzie szukać Szyni. Ale przecież ona była z Kamilem. No właśnie. No to my szliśmy z Kamilem i powiedział, ej, chodź zobaczyć od razu w lewo, dosłownie 100 metrów i w lewo. Ale tak ma dwa, to jest, wiesz, 5 tigerków różnicy, tak? 4. Nie wiem, co mi sama. Sarko, co tam?
Siema stara, gdzie jesteście? Nie wiem, wiesz? Ale poszliście w dobrą stronę, bo łaska z mną chyba ratował, czy nie? No, uratował mnie od dzika i od wilka. Od dzika i od wilka cię uratował, mówisz? Oglądałam Bear Gryllsa. Pójdziemy za śladami. Dobra, chyba was słyszę w ogóle. Dobra. A potem po prostu kto mnie pierwszy zobaczy, dostaje 100 i tyle. Przepraszam bardzo! Dzień dobry. Ej, bo zadanie, Kezban! Ja już wykonał. To już wykonałem, wymieniłem. No. A, wymienił, dobra. To jest, nie, to jest picie, wiesz, od Kezmana wziąłem. Po 2 tegery zostały. No właśnie, 100 dla nas. Mnie. Więc jak ich zobaczymy, to no dla nas, no mówię. Ja już bym ich nie rozkładał, bo to nic nie da, skoro zostajemy tu i się napijemy ich i tyle. Bo teraz zostały chyba 200 tam już. Boże, serio? Żeby pójść dalej, zrób 10 kółek dookoła Tigerka. To dla ciebie czy dla mnie? Nie wiem. Dla mnie, bo ci się będzie kręcić w głowie. Ale zobaczymy, jakie ty masz. Czyni to kłamczyni, nigdy jej nie ufajcie. Nie. Żeby pójść dalej, zrób 10 pajacyków. A, easy. Ładnie. Tutek, podzielimy się na pół! Ile było? Nie wiem, znaczy 10 miało być chyba, ale ile zrobiłeś, to nie wiem. Zaufałem raz kobiecie, nie? Ale o kurde. Ja już chyba za gruby jestem na takie rzeczy, wiesz? Ale mną przekręciło. Niebieski kwiat i kolce, niebieski kwiat i kolce. Łysa głowa, czarna broda, łysa głowa, czarna broda. Józef, jak tu ciężko się chodzi. Po cichu klaszcz. Karolina się zgubiła. O nie. Bo ja nie wiem, gdzie mam iść. Wysyłam ci i wyślij mi też swoją. Okej, dobra. Dobra. I idź po prostu w nasz... Uwaga, rowerzysta. Czapkę gubi. Przepraszam pana, czy widział pan takiego łysego pana? Nie. Okej. Okay. To totalnie rowerzysta. Ty, dobra. Znalazłeś Tigera? Ja stwierdziłem, że chyba wracam. Widziałeś, co napisał na fejsie? Nie. Uwaga, rowerzysta. Czy widział pan może kogoś w lesie? Proszę? Widział pan kogoś w lesie? No, kolarz jechał, ale daleko tam. A ktoś taki łysy, łysy z czarną brodą? Był ktoś? Przechodzę. Nie? Nie, nie. Okej, dobra, trudno, to dziękuję bardzo. Kiedy widział rowerzystę? No, jakieś minuty temu, dwie. Więc kurde, bo rowerzysta minął tutaj i pojechał na dół. Wszystko mi przypomina Tutka. Widzę kamień, o, łysa głowa. Widzę krzaczor, o, tu chyba broda. Dzień dobry. Dzień dobry. Widział pan... Bunker tam. Dwóch? Bunker, nie? A nie, bunker, nie. Widział pan dwóch takich facetów? Nie. Jeden łysy? Nie. No dobra, dzięki. Jest robota. Przepraszam, pytali się pana o łysego. O dwóch jakichś tam. Tak? Dobra. Dobra, ja bym w lewo bardziej odbił, bo tam jest taki otwarty teren. Dobra. Pan powiedział nam, że gdzie jest bunker. W sumie bunker to się wydaje, że takie miejsce, gdzie mógłby się schować. To w sumie. Trzeba też na drzewa patrzeć, bo jak małpa się gdzieś spindrać. Dzień dobry, przepraszam bardzo, takie pytanie. Czy widział pan może łysego mężczyznę z czarną brodą? Bo szukam kolegi. Nie widziałem. Nie widział pan nic? Nie spotkałem. O, to bardzo szkoda, dobrze. Tak. Tutek! Kezban krzyknął. Tutek! No i ała. Ale mi w dup z kościoła! Tamci państwo, to na początku ich spotkaliśmy, powiedzieli szli o mnie, że chłop z tigerami. Czy to jest kolejny rowerzysta? Dobra, jest kolejny tiger, wiedziałem. Lekka kraksa. Żeby pójść dalej, zrób 10 przysiadów. No. Ten by się nie zatrzymał. To widzisz w okularach. Ktoś ma takie szybkie okularki, nie pytasz o drogę. Raz. Wiesz, że on ma drogę, on ma cel, on ma swoje zasady i się nie zatrzymuje dla youtubera. 9 i 10.
On to taki jest taki, że lubi się bawić w podchody, kotka i myszkę i tak dalej. Mamy tutaj las mieszany. Tutaj! O k***a, widzę. Cześć, cześć! Tu! Tak jak ja cię dawno nie widziałem! Jak ja się cieszę, że cię widzę! Chodź, ty k***a! Masz jeszcze pieczniczek, masz jeszcze. Dzięki, dzięki. Jako, że mnie znalazłeś, a już bardzo w to wątpiliśmy. Cztery tajgerki to są dwie stówy. I stuwa za to, no że daj, mnie odnalazłeś. Bo szyni uratowały. Za uratowanie szyni i mam nadzieję, że ona jeszcze ci coś odpali na pewno. Dobra, zdoję. Minęło już 7 dni. Zostałam zaadoptowana do miejskiej dziczy. Zapoznałam się z lokalnymi zwierzętami. Zbudowałam teraz norę. Szukam liści, jak i pożywienia.